Nasza klasa polityczna nie istnieje. No oczywiście, poza nielicznymi wyjątkami, tych ludzi, którzy choć wiele rozumieją, to jednak nie mają wpływu na koleje naszych losów. Stalin osiągnął swój cel. Z zagrobu. Z przepięknego intelektualnego dorobku naszych przedwojennych elit, które przetrwały 123 lata zaborów, nie zostało za sprawą tego zwyrodniałego Gruzina, oczywiście przy szerokim wsparciu malarza z Austrii, nic. Lub prawie nic. Dziś o reakcjach nadwiślańskich rządzących na śmierć Aleksieja Nawalnego i o ukraińskich służbach, które mają się, jak słyszę, w Polsce wyśmienicie. Ale zanim to nastąpi, mocne wprowadzenie, o którym nie chcielibyście nigdy usłyszeć. A fakty są następujące. Nasz przyjaciel znalazł się w tarapatach. Tak rozpoczęli swój post dziennikarze rolniczego portalu Agroprofil. Hubert Ojdana, bohater, który w ostatnich dniach obnażył całą prawdę o procederze nielegalnego importu z Ukrainy, znalazł się w tarapatach. Otrzymuje ciągłe groźby od Ukraińców i został wpisany na czarną listę SBU. Ogromny apel do służb o pilne zajęcie się sprawą. Jeżeli ktoś może pomóc w tej kwestii, to prosimy o kontakt. Nie możemy pozwolić, żeby w naszym kraju nasi rodacy byli ścigani za pokazywanie prawdy. I aktualizacja. Po wielkim poruszeniu w środowisku naszych rodaków, rolników, Hubert Ojdana przekazał nam, że został objęty ochroną państwową. Rozumiecie? Ukraina, czyli państwo, które jest w trakcie wyniszczającego konfliktu. Wojny, o której mówiono nam jeszcze niedawno, że jest zjawiskowa, ponieważ dzielna armia ukraińska stawia skuteczny opór najeźdźcy od blisko 2 lat. I słusznie. Państwo, którego przedstawiciele od rana do wieczora nieustannie wznoszą lament o swoich potrzebach, bo jest ono na pozycji straconej, okazuje się, że ma jeszcze na tyle siły, aby do tego stopnia zagrozić zwykłemu człowiekowi, rolnikowi, który ujawnił prawdę o imporcie ukraińskiego zboża, czyli ogromnych pieniądzach, aby wysyłać za nim służby specjalne. Zorganizowane czy też nie, bo tutaj jest kwestia dyskusyjna. Ale służby, których działanie zagraża teraz życiu jego i jego rodziny. Zagrożenie musiało być poważne, poważne do tego stopnia, że Hubert, którego poznałem osobiście podczas protestów przeciwko piątce Kaczyńskiego, musiał opuścić nasz kraj, trwożąc się o własne życie, no i został objęty specjalną państwową ochroną. Rozumiem, że skoro państwo uznało, że taka ochrona jest konieczna, to sprawa nie jest błaha, prawda? Hubert wraz z rodziną wrócili wczoraj do kraju. Pozostaje jednak pytanie. To na co szły nasze miliardy? Miliardy z naszych podatków. Ten ogrom poświęcenia i dobrego serca, które okazaliśmy naszym braciom z Ukrainy, jak twierdził i twierdzi jeszcze, jak rozumiem, Paweł Kowal. Gdzie jest teraz poseł Kowal? Gdzie jest ta cała bezrozumna masa słabo zagospodarowanych intelektualnie naiwniaków, gdy trzeba wyznaczyć granice i powiedzieć wprost, jak zostaliśmy oszukani i jak zostaliśmy potraktowani? Te całe mówienie o tym, że Ukraina powinna wstąpić do Unii Europejskiej. Czy wiecie, z czym to się wiąże? Nie macie zielonego pojęcia. A powtarzacie te nieustanne slogany i oczywiście nie mówię do was, drodzy widzowie, którzy zbieracie się tutaj jednak, bo jesteście rozumni. Mówię do tej całej kasty politycznych naiwniaków, no i do naszych, jak rzekłbym, rodaków, i to też być może zbyt górnolotnie, którzy twierdzą, że wprowadzenie Ukrainy do Unii Europejskiej jest warunkiem sine qua non bezpieczeństwa w Europie. Nie wiedzą, o czym mówią. Czy można więc jeszcze mówić prawdę? Prawdę bez ryzyka utraty zdrowia, życia, bez podsłuchów i służb specjalnych na karku? Jak się okazuje, nie tylko naszych. Prawdę bez sprawdzania o poranku, czy samochód nie ma odkręconych kół, czy też przeciętych przewodów hamulcowych. Żyjemy w kraju, w którym zawsze rządzą nami jacyś kretyni. Ale my nie jesteśmy lepsi. I teraz mówię do nas wszystkich, do siebie również. Bo tak samo często im na to pozwalamy. Nie jesteśmy lepsi, bo uważamy, że każdy, kto ma polski paszport, z automatu jest Polakiem i jest żywo zainteresowany polskimi sprawami. A to nie jest prawda. Jesteśmy nie lepsi, dlatego że uważamy siebie za jedną wspólnotę. Naród. A naród to nie jest zwykła grupa ludzi. Naród to nie jest tylko grupa ludzi, która mówi w tym samym języku i ma tę samą historię. Naród to grupa ludzi, osób, która ma przede wszystkim świadomość polityczną i ten sam cel. Nie jesteśmy lepsi, bo gdy nadarza się okazja zdobyć konserwatystom choć przyczółek lub zwiększyć ten swój przyczółek, dajemy się złapać na pasek tych, którzy oczywiście oficjalnie nie istnieją, ale ich nieistnienie, jak mawiał Stanisław Michalkiewicz, jest de facto wyższą formą istnienia. Dobrze wiecie, o kim mówię.
Nie jesteśmy lepsi, bo uważamy naiwnie, że możemy samo stanowić o sobie, gdy tymczasem tylko mocarstwa, i to też w ograniczonej, w jakiś tam sposób, z tej czy innej strony, sprawie są w stanie realizować swoje cele zgodnie z tym, co same ustanowią. Śnimy o wielkości, a tej wielkości po prostu nie ma. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o polityce i społeczeństwie. Zaproście swoje dzieci i wnuków przed urządzenia, na których odbieracie ten program. Myślę, że będzie też on z pożytkiem dla nich. Dziś o tym, dlaczego jest, jak jest. I dlaczego będzie tak, jak byśmy bardzo, ale to bardzo nie chcieli, żeby było. Witajcie i lepiej usiądźcie, czując się przy tym, rzecz jasna, jak u siebie, bo tutaj zawsze możecie czuć się jak u siebie. Wszystko, co tutaj powiem, stanowi wyłącznie sumę moich doświadczeń i przemyśleń. Zajmując się na co dzień zawodowo strategią, przez te wszystkie lata zdołałem wykształcić w sobie pewien zmysł, który daje mi możliwość skutecznej oceny wielu spraw. No i za ten zmysł, poparty analizą i ciężką pracą, przedsiębiorcy mi po prostu płacą. Jednak to, co tutaj mówię, nie tylko dziś, ale za każdym razem, jest moją subiektywną oceną spraw, do której mam pełne prawo. A co daje mi to prawo? Czasem ktoś złośliwy zapyta w komentarzu: kim pan jesteś, panie Miśko, aby osądzać i oceniać innych? Niekoniecznie innych, ale postawy. A kim jestem? Jestem obywatelem kraju, który współtworzyli moi przodkowie. Ojcem czworga dzieci, w tym trzech synów, których właśnie swoim działaniem od kilku lat indolentni, mierni politycy wysyłają na wojnę, w której będą mogły one dla ojczyzny zginąć. Chociaż jako ojciec tak bardzo pragnąłbym, aby mogły dla niej żyć. To daje mi prawo. W świecie, w którym posiadanie czworga dzieci urasta niesłusznie w mojej ocenie do rangi bohaterstwa. A co daje nam? Nam jako Polakom? Ten oto cytat z Dmowskiego. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe, im silniej się do nich poczuwam i im wyższy przedstawiam typ człowieka. Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój. Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mego rozwoju moralnego, tym więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna. To daje prawo do zabierania głosu w sprawach naszych. Miłość do samych siebie, która związana jest bezpośrednio z miłością do spraw wspólnych. Ale pamiętajcie, żadne doświadczenie nie daje nikomu prawa do wszechwiedzy. Mogę więc w swojej ocenie, jak każdy, się mylić. Mówiąc to, co mam do powiedzenia, chciałbym stworzyć przestrzeń dla was, dla widzów kanału Marek Miśko Czuwaj, abyście czuwali i nie ufali nazwiskom, również mojemu, ale sami wyciągali wnioski. A jest to możliwe tylko dzięki wam, dzięki waszemu zaangażowaniu w to, co tutaj wspólnie tworzymy. Dziękuję wszystkim mecenasom za nieocenione wsparcie, coraz większemu gronu kapłanów za modlitwę i msze święte, które sprawujecie w intencji sprawy, w którą wspólnie się tutaj angażujemy. Wzrusza mnie to i sprawia, że chcę oddawać się temu projektowi w fazie rozwoju. Bez reszty. Dziękuję serdecznie każdemu z was, kto uważa, że projekt Marek Miśko Czuwaj warto wspierać. Jesteście najwspanialszymi mecenasami. To dzięki wam mogę tutaj to wszystko wykonywać, również poza internetem. Obiecuję, że razem zrobimy coś wielkiego. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Oczywiście przymusu nie ma, ale będzie mi bardzo miło i naprawdę pomoże w tej pracy. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za każde bardzo dziękuję i kłaniam się w pas. No to co? Zaczynamy. Musimy zacząć od postawienia spraw jasno. Przedstawienia ich takimi, jakie są. Nie ma nic gorszego dla naszej państwowości, dla naszego narodu nawet, zresztą nie tylko naszego, aby żyć wyobrażeniami, a już broń Boże, wyobrażeniami naszej wielkości, gdy w rzeczywistości jesteśmy słabi. Wszystko, co polskie, jest moje, mówił Dmowski. Niczego wyrzec się nie mogę. Wolno mi jest być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. Natomiast my, współcześni, o wielkości jedynie bajdurzymy,
a o swojej małości słyszeć nie chcemy lub budujemy z nielicznych incydentów naszej historii fundament nowego państwa, które ma żyć jakimś nieuzasadnionym wstydem i sypać głowy popiołem za każdym razem, gdy wywołują nas do tablicy. Jak jakiś uczniak, jakbyśmy tu byli, nie wiem, od 20 czy 90 lat, jak Ukraińcy. A my tu jesteśmy od lat 1000. Jak jakiś uczeń, który idąc do odpowiedzi na środek klasy, wiedząc, że do lekcji się nie przygotował, wstaje z ławki i wygląda, jakby szedł na ścięcie. A dlaczego? Bo gdy był czas na naukę, na pracę, wolał się bawić niż podjąć wysiłek, który w czasie próby przyniósłby mu sławę i zapewnił bezpieczeństwo, w tym przypadku chroniąc przed złym stopniem. Do takiego ucznia porównałbym dzisiejszą klasę polityczną w naszym kraju. Klasę, która skupiona jest na rzeczach najmniej istotnych. Plemiennych wojnach i kolejnych wyborach, które mają zapewnić nie wzrost Rzeczpospolitej, ale im samym władzę. Ta kasta, która nie jest w stanie nawet w obliczu tak wielkiego zagrożenia, które nadciąga, zjednoczyć się dla jednego celu. Naszego bezpieczeństwa. Kiedy jeździłem razem z moim przyjacielem Piotrem, mieliśmy taką wizję świata, aby nagrywać żyjących jeszcze kombatantów na kamerę. Tego jest jeszcze sporo w internecie, można śmiało znaleźć, a będę wam też pokazywał. Może nawet na koniec tego programu uda mi się dołączyć pewien fragment. Zobaczymy, jak nie, to w późniejszym terminie. Robiliśmy tak, że spotykaliśmy się z tymi kombatantami, nagrywaliśmy ich wypowiedzi, a później zabieraliśmy na strzelnicę. I tak pewnego razu trafiliśmy do nieżyjącego już, świeć Panie nad jego duszą, pana Aleksandra Tarnawskiego Upłaza, ostatniego żyjącego cichociemnego w naszym kraju. Mieszkał w Gliwicach, a na strzelnicę pojechaliśmy do jednostki wojsk specjalnych w Lublińcu, tam również na Śląsku. I kiedy w takiej swojej, a to było z 15 lat temu, może 10, naiwności patriotycznej, żebyście dobrze mnie zrozumieli, zadałem pytanie: panie majorze, wyjechał pan z kraju do Londynu, aby uczyć się na komandosa i później zdecydował się wrócić, a mógł pan przecież zostać, nikt pana nie zmuszał, mógł pan tam realizować interesy naszego kraju w zupełnie inny sposób. Pan jednak wrócił, dał się tutaj zrzucić. Co panem motywowało? I czekając na odpowiedź patriotyczną, bym rzekł, która porwie moje serce, on odpowiedział: panie Marku, otóż ja chciałem zaimponować dziewczynie. Myślałem wówczas, że patriotyzm mój legł w gruzach. Spodziewałem się innej odpowiedzi, jak rzekłem, ale nie. Po pewnych perturbacjach mojego życia i latach doświadczeń zmądrzałem. I ta odpowiedź dziś wydaje mi się naprawdę dojrzała. Bo na wojnę idziemy na początku nie dla ojczyzny, ale dla naszych najbliższych. W jego przypadku było to zaimponowanie przyszłej żonie. A dla nas, kiedy trzeba będzie walczyć, jest to odsunięcie niebezpieczeństwa od naszych dzieci. No właśnie, naszego bezpieczeństwa. Naszego, czyli twojego i mojego. Twoich i moich dzieci. Waszych żon i tej, która mnie przysięgała. A co otrzymujemy w zamian? W zamian oczywiście za nasze podatki. Nie chce mi się nawet już tego komentować, tej miałkości i byle jakości, tych nieustannych performansów, tańczenia przeciwko przemocy, kolorowych kredek, nakładania zdjęć profilowych, gadania o równości. Zaraz wszystkie będziecie równe. W okopach wszyscy są równi. I gej, i nie gej, i wierzący, i niewierzący, bogaty, i biedny, młody, i stary. Tak samo pędzi pocisk. Tak samo granat rozrywa ciało i łamie kości. Może coś by z tym zrobić, co? No właśnie, tylko co? Zacząć od wejścia w stan świadomości. A jaka jest ta świadomość? Oparta o prawdę. A jaka jest więc prawda, zapytacie? Taka, że nie żyjemy w świecie idealnym. Więc wszystkie te mrzonki o słowiańskich sojuszach zakopmy głęboko i najlepiej nigdy do nich nie wracajmy. Nie ma i nie będzie nigdy Rosji, która zaakceptuje nasze istnienie w formie, której byśmy pragnęli, czyli niepodległej i wolnej. Rosja w swej konstrukcji tak głęboko ma zakorzeniony imperializm, że nie znajduje on przestrzeni dla długotrwałego istnienia samodzielnego bytu państwowego, którym mogłaby być Polska.
który nie tylko może stawić jej w jakimś tam czasie militarny opór za pomocą samoistnych sił czy też swoich sojuszników, ale też jednoczyć państwa o podobnej charakterystyce wokół tworzonej przez siebie idei. Nie ma i nigdy nie będzie Niemiec, które pozwolą Polsce na to, aby ta tworzyła nawet jakikolwiek sojusz państw bałtyckich czy też innych konfederacji, które zjednoczone od morza do morza mogłyby skutecznie zagrozić interesom Berlina. Raz próbowano i dziwnym trafem wybuchła krwawa wojna w Jugosławii. Nie pamiętacie lat 90? Wojna zakończona milczeniem, gdy dzielny Zachód bombardował cywilne obiekty w centrum Belgradu. Nie ma i nie będzie Niemiec, które zgodzą się na równoprawne traktowanie Polski. Polski, która na swoim terytorium zbuduje centralny port komunikacyjny, który będzie wyposażony nie tylko w lotnisko, ale i system transportu kolejowego połączony z drogami, który to system zapewni wystarczającą infrastrukturę, abyśmy stali się centrum eksportowym dla wschodu i zachodu. Nam duże lotnisko jest niepotrzebne, powiedział pewien polityk z dużego miasta w Polsce, bo Niemcy budują w Berlinie. Odra nie będzie udrożniona, bo gdybyśmy to zrobili przy wspólnym wysiłku z Czechami, nagle okazałoby się, że Polska może połączyć się z Dunajem za pomocą wody i stworzyć szlak żeglowny, który poprowadzi ruch towarów od Morza Czarnego do Bałtyku. A to zagroziłoby interesom na Renie. Tylko w roku 2021 rzekami w Niemczech dostarczono do niemieckich portów około 195 milionów ton towarów z łącznej sumy 279 milionów. To jest historia o tym, dlaczego Polska ma się nie rozwijać. Rozumiecie? Nie ma i raczej nigdy nie będzie Ukrainy w formie kraju niepodległego, wolnego od korupcji i wpływu oligarchów, również tych rosyjskich, chowających się do dzisiaj za cypryjskimi spółkami, bez względu na to, czy uważają siebie za innych powszechnie i mówią, że są Szwajcarami. Nie będzie tam państwa niezależnego i wolnego od rosyjsko-niemieckich wpływów, o czym od lat już się przekonujemy. Na Ukrainie natomiast znane jest takie oto przysłowie. Rosyjski liberalizm kończy się tam, gdzie zaczyna się ukraińska niepodległość. Nie ma i raczej nie będzie Białorusi, która dzięki gospodarczym powiązaniom z Zachodem będzie stanowiła bufor pomiędzy naszymi cywilizacjami. I tu sprawy poszły za daleko, bo pewna grupa polskich polityków, wspierana przez wyznających ideę wydajemisizmu, dziennikarzy, osłabiała baćkę, próbując wprowadzać tam na siłę demokrację. Nas, z naszego punktu widzenia, polskiego, bo on nam powinien przyświecać, nie powinna interesować żadna demokracja na Białorusi, ale jej gospodarcze związanie z Zachodem tak, aby nie mogła się ruszyć skrępowana kapitałowymi więzami. Tymczasem wydawali kretyni miliony z naszych podatków na niesłuchane przez nikogo radia Wolna Europa BIS, a koniec końców doprowadzili do tego, że to z Białorusi leciały rakiety na Ukrainę. A kto wie, czy za chwilę nie będą na Polskę. Ale u nas jak zwykle, sztuka dla sztuki, choćby klęska. Admowski ostrzegał ponad 100 lat temu. Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. Nie ma, moi drodzy, i nigdy nie będzie Unii Europejskiej, która będzie w stanie ginąć za polskie interesy. Unii solidarnej i zjednoczonej. Widzimy to od lat w Parlamencie Europejskim i od miesięcy na polsko-ukraińskich granicach. Tak jak nie będzie Anglii sentymentalnej i romantycznej oraz Francji, która dotrzymuje słowa, zapewnień i składanych przez siebie obietnic. Gdy w 1920 roku, kiedy my broniliśmy się przed nawałą bolszewicką na wschodzie, trwały w najlepsze Igrzyska Olimpijskie w Antwerpii, nikt nie zwrócił na to uwagi, że bronimy Europy przed bolszewizmem. Bolszewizmem, który mógł pójść aż po Portugalię. Igrzyska trwały w najlepsze, a podobno jest stara zasada, że jak trwa wojna, to igrzysk być nie powinno. Wystąpił na tych igrzyskach tylko jeden reprezentant Polski. Chorąży, który sam niósł polską flagę. Bo sportowcy ginęli na froncie. Bo żadna solidarność nie istnieje. Istnieją interesy. Pytanie natomiast, jaka Polska będzie? I tu pojawia się Dmowski z przestrogą, mówiąc: można bodaj z całą słusznością powiedzieć, że nigdzie nie ma tylu co u nas nieinteligentnych intelektualistów i tylu estetów bez smaku. Nawalny. No właśnie. Bez smaku i bez czucia politycznego. Wysyłamy do polityki szczekaczy, którzy nie widzą spraw takimi, jakie są i będą za lat kilkanaście, ale takimi, jakie roją im się w głowach. Czy Polska ma plan, co będzie po Putinie?
Czy nie warto założyć scenariusza, że moskiewski satrapa kagiebista żył wiecznie nie będzie? Moim zdaniem takiego planu nie ma. A świadczą o tym wypowiedzi polskich polityków po śmierci Aleksieja Nawalnego, któremu zaraz Trzaskowski, jak znam życie, stawiał będzie pomnik, a inny jego nazwiskiem chrzcił ulicę. Bo antyputin. Zobaczcie tę klasę polityków o wyobraźni tak ograniczonej, że nie pozwala im ona spoglądać na rzeczywistość dalej niż w perspektywie swoich marnych kadencji. Schöring Wielgus. Klasa polityczna w Polsce to jakaś zwyrodniała masa samobójców. Ludzi, którzy nie umieją poprawnie ocenić faktów. A fakty są takie. Nawalny nie żyje. Nie powinniśmy z tego powodu rozdzierać szat. Był zwolennikiem wielkiej imperialnej Rosji. Był rosyjskim imperialistą i nacjonalistą. Co z tego, że w opozycji do Putina? Ale on nie miałby dobrych zamiarów względem Polski, bo żaden Rosjanin mieć ich nie może. Byłby w mojej ocenie jeszcze większym zagrożeniem, gdyby udało mu się objąć władzę w Federacji. Zachód wtedy by odtrąbił zwycięstwo nad Putinem, nazywając Nawalnego nowym demokratycznym przywódcą, no i pozwolił zasiąść mu do stołu i jeść nożem i widelcem. Niemcy mogłyby wtedy powiedzieć, no skoro w Rosji nastała demokracja, to możemy znów zacząć handlować gazem nad głowami Polaków. Nie pamiętacie już rur sunących pod Bałtykiem, które z pełną premedytacją miały omijać Polskę, blokując przy tym wejście ciężkich statków do naszego portu w Świnoujściu? W naszym interesie jest Rosja odseparowana od Niemiec. A jak do tego dojdzie, to już jest bez znaczenia. Rosja z dyktatorem trzymanym w szachu, który znienawidzony przez cywilizowany świat będzie separowany do tego stopnia, że nikt, a szczególnie Niemcy, nie będą mogły prowadzić z nim oficjalnych interesów, bo dzisiaj prowadzą. Gaz z Rosji płynie do Niemiec. Do niemieckich firm, które pootwierały się w Chinach i korzystają z rosyjskiego gazu. No i z tego gazu, który omija zakazane terytoria i dopływa do Niemiec. Poczytajcie o tym. Niech Nawalny spoczywa w pokoju. Ale dla Polski jego śmierć nie jest złą informacją. Tymczasem w Polsce Adam Bodnar. Toczona przez ostatnie lata walka Aleksieja Nawalnego z putinowskim reżimem o sprawiedliwość i wolność w Rosji była inspiracją i przykładem najwyższego poświęcenia. Dziś dowiedzieliśmy się, że w imię takiej walki Aleksiej Nawalny zapłacił cenę najwyższą. Jego odwaga w obliczu zmagań z bezwzględnym, brutalnym systemem władzy oraz niezachwiane dążenie do prawdy były przykładem dla nas wszystkich. Jego śmierć jest ogromną stratą, ale przesłanie, które pozostawił, przetrwa: dążenie do wolności i demokracji. Nie wierzcie w ani jedno słowo pana ministra Bodnara w tej sprawie. Nie ma i nie będzie żadnej demokratycznej Rosji, bo Rosja zawsze, ze swej natury, nie jakichś tam aspiracji i przekonań, była, jest i będzie państwem imperialnym, które zawsze będzie zagrażało realnemu bezpieczeństwu Polski. Tak jak z Ukraińców nie da się zrobić naszych braci i przyjaciół. Kolejna. Magdalena Adamowicz. Możesz zabić człowieka, ale nie jesteś w stanie zabić idei demokracji. I co nam, proszę pani, z demokracji w Rosji? Odsunie ona od władzy kagiebistów i oligarchów? Ludzie, kogo my wysyłamy do tej polityki? Albo nasza niezawodna śmieszka. Pomyliłam się. Pamiętam, jak Nawalny podjął decyzję o powrocie do ojczyzny. Byłam z niego wtedy taka dumna. Podziwiałam, że jest prawdziwym bohaterem, patriotą, który chce ratować swój kraj przed Putinem, że inaczej się nie da, jak tylko od środka, że nie da się naprawdę walczyć o wolność, będąc na obczyźnie. Myślałam, że trochę posiedzi, że dzięki temu naród rosyjski się zbudzi, obali reżim i staną się demokracją. To było jeszcze przed agresją na Ukrainę. Kolejny raz przekonuję się, że te nasze romantyczne ideały rodem z Mickiewicza, Słowackiego czy Norwida o siedzeniu w kajdanach i ratowaniu ojczyzny nijak mają się do prawdziwego, podłego świata. O, witamy w dorosłym życiu, pani Klaudio. Ale czytajmy dalej. Mógł sobie siedzieć bezpiecznie z całą rodziną w Niemczech czy Szwajcarii i wracać do zdrowia po zamachu na jego życie. Jego dzieci mogły mieć ojca, znać go, mieć z nim wspomnienia na całe życie. Peszek po prostu ma rację. Lepszy żywy obywatel niż martwy bohater. Sorry, świecie, mówi nasza Klaudia, ale tobie, Putinie, nie odpuścimy. I co zrobisz? Klaudio, jak mu nie odpuścisz? Pójdziesz za mnie i za moich synów na front? Na ten front w ramach równości płci? Pani pójdzie? Komu my oddajemy władzę, na litość boską? Władzę nad krajem przecież.
I następny, premier Tusk. Aleksiej, nigdy ciebie nie zapomnimy, ale też nigdy im nie przebaczymy. Panie premierze, pan wybaczy, ale na koncie premiera mojego kraju wolałbym jednak przeczytać, że kupuje kolejne transporty amunicji i dział. Chyba że polityka postulatów i dezyderatów, jak miał to w zwyczaju po zamachach terrorystycznych w Europie pan Boni, ma być teraz nową, przez nas skopiowaną i odebrana jako skuteczna. To jest po prostu niewiarygodne. No i jeszcze marszałek polskiego Sejmu, kolejny polityk, którego zdolności erystyczne przyćmiły umiejętność właściwego rozpoznawania polskich spraw. Zobaczcie. I na koniec cytat z tweeta tak zwanego zwykłego człowieka. Pożegnanie z żoną, ze światem, takim go zapamiętam. Niezłomny więzień polityczny. Sam tam poszedł, wiedząc, jak się to skończy. Jestem przekonany, że ta pozbawiona politycznego instynktu, bezwładna masa słabych ludzi złożyłaby gratulacje, gdyby Nawalny nie zginął, ale zastąpił na stanowisku Putina, licząc w swej małości na to, że Rosja może być krajem demokratycznym i stanie się to w miesiąc po zmianie władzy. Że naród zniszczony przez setki lat, nad czym ubolewam. Co zniszczyło Rosję? Najazdy. Najazdy ludzi z Dalekiego Wschodu, no i tego bliższego. Że kraj tyranii carów, że kraj, który jest nieustannie, w sensie, że naród w zasadzie, który jest nieustannie pod butem, tępiony od czasów rewolucji bolszewickiej i przez dziesiątek lat realnego, niewyobrażalnego wręcz zamordyzmu, że naród żyjący w kraju sowieckim jest w stanie dzisiaj żyć w demokracji, miast być trzymany silną ręką za twarz. A kim jest ten, którego tak bardzo ci wszyscy głupcy opłakują? Po ludzku słusznie oczywiście, ale politycznie w moim przekonaniu bez potrzeby. Moim staronnikom, którzy udziwieni, ja chcę сказать, że udziwiać się nie нужно. Ja czwarty год подряд хожу на русский марш. Им стоит бояться! Им стоит бояться! Да! Кавказ соси! Слава России! Кавказ соси! Москва! Кавказ! Аллах! Пидорас! Był rosyjskim imperialistą, który to imperializm być może jest na rękę Niemcom i Anglikom, ale nie Polsce. Teraz coś wam przeczytam. Nie są tajemnicą dobre relacje Nawalnego z niektórymi rosyjskimi oligarchami. To były pułkownik KGB, obecnie właściciel m.in. brytyjskiego Independenta i współwłaściciel rosyjskiej opozycyjnej Nowej Gazety, Aleksander Lebiediew swego czasu stawił Nawalnego do Rady Nadzorczej Areoflotu. Są też inni oligarchowie w historii blogera, przez Michała Friedmana po Romana Borysewicza czy Aleksieja Sawczenkę z Alfa Group. W 2008 roku Nawalny mógł uruchomić na blogu przeciwko korupcji i wielkim koncernom naftowym swoją działalność dlatego, że kupił akcje pozwalające mu brać udział w zgromadzeniach akcjonariuszy i mieć dostęp do informacji na temat spółek, a tajemnicą pozostaje też głośna sprawa ujawnienia gigantycznej korupcji podczas budowy ropociągu na Dalekim Wschodzie, od kogo Nawalny dostał informacje będące prawdziwą bombą, a pochodzące z wewnętrznego audytu i niejawnych rezultatów inspekcji Izby Obrachunkowej. Wiecie skąd to jest cytat? Z TVN24, a dokładnie opublikowany przez TVN24 Biznes, tylko że sprzed 9 lat, a dokładnie z 6 stycznia 2015 roku. I dalej. Popularność Nawalnego wśród Rosjan wynika przede wszystkim z jego aktywności obnażającej korupcję w elicie rządzącej, nie z politycznego programu. Twarde hasła antykorupcyjne podlewa on sosem nacjonalistycznym z odrobiną liberalnych przypraw. Sami liberałowie podchodzą do sprawy pragmatycznie, nie przepadają za poglądami Nawalnego, ale uznają go za narzędzie do odsunięcia Putina i demokratyzacji kraju. Problem w tym, że Nawalny, który kilka lat temu w rozmowie z Time przedstawił się jako prawnik z zawodu i nacjonalista z przekonania, pod pewnymi względami niewiele różni się od obecnego reżimu, pisał TVN24. W 2008 roku popierał inwazję rosyjską na Gruzję i atakował Gruzinów na swoim blogu. Nawalny jest też zadeklarowanym wrogiem imigrantów z Kaukazu i Azji Centralnej. Wzywał do wprowadzania wiz, zarzucał im wysoki stopień przestępczości, a swego czasu nazwał wręcz mieszkańców Kaukazu karaluchami. Walkę Rosjan z Ukraińcami oczywiście nazwał zbrodnią, a Majdan chwalił jako bunt przeciwko skorumpowanej władzy,
A to chyba było na rękę Amerykanom, prawda? Żeby ci ludzie osłonięci kartonami ginęli od pocisków, których do końca nie jesteśmy w stanie namierzyć, kto wystrzeliwał. Czy Amerykanie, czy Rosjanie. Natomiast TVN pisał dalej. Tuż przed aneksją Krymu napisał na blogu, że Rosja powinna stać się europejskim krajem, gdzie jest jedno prawo dla wszystkich, a bogactwo narodowe służyć narodowi i będzie uczciwie dzielone. Gdy Putin zajął Krym, Nawalny to potępił i w marcu 2014 roku wezwał Zachód do nałożenia sankcji na Putina, ale już w połowie października zmienił zdanie w sprawie Krymu. Oświadczył, że gdyby doszedł do władzy, nie zmieniłby decyzji Putina w sprawie aneksji i jego zdaniem Półwysep jest już nieodwracalnie rosyjski. Każdy, kto nie chce zadrzeć z rosnącym w siłę nacjonalizmem rosyjskim, mówił Nawalny, musi popierać aneksję Krymu. I co, pani Klaudio? Serduszko pękło? Czy może pamięci brakuje? Wtedy pani grała w takich śmiesznych filmach rozbieranych. Mogła pani tego po prostu nie wyłapać, bo nie zajmowała się jeszcze polityką. Mówicie więc łzy. Mówicie demokracja. Ktoś napisał do mnie na Twitterze, ale panie Marku, kolonie karne to zbrodnia. Czy pan tego nie dostrzega? No oczywiście, że dostrzegam. Ale ta, w której siedział Nawalny, oto mapka, istnieje od lat 60. XX wieku. Ten obóz nazywa się Wilk Polarny. A wiecie dlaczego? Bo uchodzi za jeden z najbardziej rygorystycznych zakładów karnych na terenie Rosji. Jest to więzienie o zwiększonym poziomie ochrony znajdujące się w odległości około 1900 km na północny wschód od Moskwy. Niecałe 60 km na północ od koła podbiegunowego, utworzone w dekadzie 60. XX wieku jako element systemu GUAG, radzieckich obozów pracy przymusowej. Jego renoma wynikała nie tylko z położenia w ekstremalnych warunkach arktycznych, ale również z brutalnych metod tortur stosowanych wobec osadzonych. No i co? Jakoś nie przeszkadzało to Niemcom i całemu światu prowadzić z Rosją interesów, gdy kolonie karne tam istniały. To jest Rosja, kraj, który był kiedyś piękny, z pięknymi ludźmi i wielkimi umysłami, ale to już dawno minęło. Dziś jest to kraj zapity i politycznie zwyrodniały. Skąd więc zdziwienie, że są tam kolonie karne? Były tam zawsze. Również wtedy, gdy Berlin robił interesy z Moskwą. Ale wtedy, jak rzekłem, jakoś światu to nie przeszkadzało. Bo światu przeszkadzają tylko te bomby, które spadają na te dzieci, które mają zginąć w imię słuszności i zasad demokracji. Kończąc znów Dmowskim, nienawidzę ludzi nikczemnych, bez względu na to, czy są Niemcami, Moskalami, czy moimi własnymi rodakami, a może najwięcej w ostatnim wypadku. Nienawidzę nauczycieli, którzy mając z powołania swego obowiązek uczyć i wychowywać młodzież, znęcają się nad nią, zabijając jej fizyczne siły w zarodku, znieprawiając ją moralnie, powstrzymują lub wypaczają jej rozwój umysłowy. Nienawidzę sędziów, którzy miast czynić sprawiedliwość nadużywają prawa do obrony tych lub innych interesów, do prześladowań politycznych przeciwników. Nienawidzę urzędników, którzy będąc organami machiny państwowej powinni ułatwiać organizację życia i przyczyniać się do jego postępu, a tymczasem pracują nad unicestwieniem najlepszych wysiłków, nad powstrzymaniem, a nawet cofnięciem życia w jego rozwoju. Nienawidzę duchownych, którzy postawieni dla podnoszenia ludu moralnie i zaopatrzeni w tym celu w tak potężne środki jak konfesjonał i kazalnica, używają ich na rzecz bieżących interesów politycznych. Postępowanie ich wszystkich poczytuję w większej lub mniejszej mierze za taką samą zbrodnię, jaką byłby czyn lekarza, który wezwany do chorego znalazłby w nim osobistego lub politycznego przeciwnika. Daje mu zamiast lekarstwa truciznę. Musimy wyleczyć się z naiwności politycznej. Musimy zacząć otwierać swoje umysły i nie dać się sprzedawać za szklane koraliki przed wyborczymi urnami. Tymczasem naszym ideałem jest to, żeby narody wzajemnie się szanowały, żeby szanowały swoje terytoria, żeby sobie nie wkraczały na nie nawzajem, żeby każdy mógł spokojnie spać na swoim. Wymyśliliśmy sobie nawet teorię, że rola podbitych jest piękniejsza od roli zwycięzców. Tak, mówił nam Dmowski. Wymyślamy sobie nieistniejący świat i zamieszkujemy w nim. A później przychodzi zdziwienie. Jest natomiast coś, co istnieje. Nasza wspólnota. Wspólnota ludzi rozumnych, decydująca się spędzać czas na kanale Marek Miśkoczuwa i w wielu innych wartościowych miejscach. Dziękuję serdecznie każdemu z was, kto uważa, że projekt Marek Miśkoczuwa warto wspierać. Jesteście najwspanialszymi mecenasami i to dzięki wam mogę tutaj to wszystko również wykonywać poza internetem. Obiecuję, że
Razem zrobimy coś wielkiego. Jeżeli natomiast ktoś z Państwa jest zainteresowany dołączeniem do naszego zaszczytnego grona mecenasów, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę, żebyśmy nie przysnęli, lub przystąpić do zrzutki. Jest wiele form, łącznie z PayPalem i numerem konta. Za każde wsparcie, które już udzieliliście, czy też którego już udzieliliście, serdecznie Wam dziękuję. I tym, którzy będą to robili, kłaniam się również w pas. A na odchodne. Wiem, że na podsumowanie nic mądrzejszego nie wymyślę, a Wy niczego głębszego dziś nie usłyszycie. Niech przemówi więc Ojciec Narodu. Tymczasem dziękuję za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Na głębszych podstawach oparty patriotyzm nie potrzebuje też żywić się i wspierać przekonaniem o wyższości swego narodu nad innymi. A poczucie niższości własnego narodu pod jakimkolwiek względem nie może zmniejszyć jego moralnej siły. Przywiązanie do narodu nie powinno osłabiać umysłu człowieka, jego zdolności do krytyki. Nie powinno go zaślepiać w sądach o tym, co mu najbliższe. Szerzenie zaś w narodzie przyjemnych złudzeń co do własnej wartości jest tym szkodliwsze, im dalsze są one od prawdy. Bo jeżeli silnie i daleko posunięte w kulturze narody pod wpływem przekonania o swej wyższości nad innymi okazują skłonność do wynoszenia tych przymiotów, które stanowią ich siłę, to słabe i zacofane idealizują te strony swego życia i charakteru, które są źródłem ich słabości. A myśmy przez długi czas byli i jesteśmy bardzo słabi, choć tkwią w nas zarodki wielkiej siły.